Jeden głośny eksodus tutaj nastąpił w ubiegłym roku. Mam na myśli Asię Jędrzejczyk. Ona odeszła stąd. Wiem, że ostatnio była, ćwiczyła w innym akurat klubie tutaj w Olsztynie. Nie chciała tutaj przyjść? Wiesz co, nie mamy kontaktu. Jakby ta współpraca się zakończyła, jakby po tamtej sytuacji i to tyle. Także tutaj jakby nie ma tej współpracy, jakby nie widujemy się na treningach i to jest tyle. To jest rozdział całkowicie zamknięty. Ja po prostu jakby to też zamknąłem. Każdy z nas życzy jej powodzenia w kolejnych walkach, tak samo, żeby się też odbudowała i ten pas wrócił do niej, bo też przez wiele czasu pokazała, że jest mistrzynią. Ta walka z Rosji się po prostu nie udała i tyle. Gdyby wróciła na przykład, no bo załóżmy, są hipotetyczne warianty, może wygrać, może przegrać, tak? Przegrałaby następną walkę i chciałaby wrócić, bo często zawodnicy podejmują takie decyzje. Wracam do starych, sprawdzonych schematów. Nie byłoby chyba problemu ze współpracą. Wiesz co, no ciężko mi na ten moment teraz powiedzieć o takich słowach, że nie byłoby problemu, czy byłby problem. To jest zawsze kwestia rozmowy i tyle po prostu. Także jakby nie chcę teraz o tym mówić, bo są to rzeczy bardzo teoretyczne i jakby no. Ale wielu kibiców, wiesz, zastanawiało się, ja też się zastanawiałem, że powiedzmy, no wszystko działało, tak, no bo zawsze jest tak powiedziane, nie zmienia się zwycięskiego składu, tak, nie zmienia się zwycięskiej drużyny i nagle nastąpiło to jakby rozejście się i wielu ludzi nie rozumiało tego, tak, ani jej, ani powiedzmy tej całej sytuacji, to też była zagadka, tak, ja gdzieś zawsze kompleksowo chciałem to jakby na czynniki pierwsze rozebrać, no bo to wiadomo, dla dziennikarza to jest jakieś pole do powiedzmy do zweryfikowania pewnych informacji, tak? Gdybyś mógł powiedzmy cokolwiek powiedzieć na ten temat. Wiesz co, to inaczej. Jakby to była decyzja na pewno i uważam, wiem, tylko i wyłącznie Asi, w takim etapie, że naprawdę praca nasza wyglądała dobrze. Ona się układała jakby, no relacje były bardzo dobre, więc tutaj było to duże zaskoczenie dla mnie i dla Szymona i to tyle, no bo ta decyzja była, Szokiem. szokiem, po prostu nagła decyzja. Szybka i nie wiem, czy przemyślana, czy nie, ale chyba tak, no bo jakby nie zostawia się w moment wszystkiego wyjeżdża, ale to było w takim etapie, gdzie my się już przygotowaliśmy do walki z Karoliną Kowalkiewicz, więc po prostu to było takie zaskoczenie, no ale to była jej decyzja, uszanowaliśmy tak, że tak postąpiła, koniec, tyle. No, powiedzmy, że to jest wyczerpujące, ale. Nie ma więcej też jakby tutaj o czym mówić, no bo no tak jak powiedziałem, no to było takie naprawdę szybkie. Pach, pach i koniec. Także Ty obserwując ją od początku współpracy do tej końcowej walki, nawet już nie pod waszymi skrzydłami, ale powiedzmy to do tych zachowań z Ros na Majunas, te, które nastąpiły tam na UFC 217 w Nowym Jorku, to była jakaś zmiana, czy Asia zawsze taka była? mówisz pod kątem pracy, tak? Pod kątem zachowania, właśnie nie pracy, bo fizycznie ona twierdziła, że miała najlepszy obóz w życiu, była przygotowana, wszystko było ok, bo tutaj widać było, że ewidentnie głowa gdzieś nie zagrała, więc zastanawiam się, z czego to wynikało. Wiesz co, ciężko mi powiedzieć, jeśli chodzi o te zachowania przed walką i tak dalej, ten po prostu te całe sytuacje. No to tak było, no bo jakby Asia też te przeciwniczki, tak można powiedzieć, spychała w taki tam kozi ruch, po prostu je tam psychicznie no niszczyła, że tak powiem, nie? Ale to zdawało egzamin. Ale nie zdało egzaminu, jak zawodniczka wytrzymała tą presję, bo to było coś innego, tak? Inaczej, celem chyba takiego zachowania u niej nie było to, żeby po prostu ona, to nie jest tak też, że ona gra, ona dobrze to wykonuje, ona też się tak nakręca, jak pracowaliśmy razem, no takie były też moje odczucia, że jakby nakręca się tym wszystkim, ale to idzie w dobrą stronę, taką pozytywną, że po prostu ona jakby prowokuje, no ale to jest taka gra psychologiczna bardzo, tak, i jedne osoby to wytrzymują, drugie tego nie wytrzymują, a może jak nie wytrzymują, to i tak o tym nie powiedzą, tak udają, że wszystko jest w porządku, ale gdzieś tam jakoś to na pewno jakiś tam w głowie gdzieś zostawia, że coś się człowiek mniej pewnie czuje, jak ktoś tam ci przychodzi i coś tam. No ale wiadomo, są różni zawodnicy. Na jednego to działa niedobrze, a drugi się tym też jeszcze motywuje. Tu Rosji, bo też były takie chyba spekulacje, że ona się
wystraszyła, bo nic nie mówiła i w ogóle stała jak na stracenie. Ja sam powiedziałem, że albo ona ma taką psychikę, że po prostu wygra, albo po prostu ma, albo po prostu jest tak przestraszona. No i ona chyba tym wszystkim się nakręcała i jakby to dało jej takiego naprawdę kopa w tej walce. No i tak to chyba trzeba skomentować, tak ja to widzę bynajmniej. Jeśli chodzi nawet o tą walkę i pracę pod kątem stylu walki, to... była tragedia. Może nie nazwę tego tragedią, może ta jak Asia tam tłumaczyła, jeśli chodzi o zbijanie wagi, na pewno to ją też zmęczyło mocno, ale to na pewno trzeba przyznać, że była to inna zawodniczka niż przedtem. I nie mówię o pracy u nas w klubie, z nami, ze mną i z Szymonem i pracy w ATT, tylko bardziej mówię o sytuacji, że my dużo pracowaliśmy nad jej szybkością i my musieliśmy się zderzyć z takim trudną rzeczą, jak połączenie dwóch aspektów w ogóle przeciwnych, jaką jest siła i szybkość. To tak troszeczkę nie gra razem i zawodnik siłowy jakby z tymi cechami szybkości jest tak troszeczkę inaczej, nie? Ale dlaczego musieliśmy się zderzyć z tą siłą? Bo tam trzeba było poprawić tą pracę przy siatce, bo trzeba było poprawić defensywne zapasy, więc chcąc, nie chcąc, ta siła wchodziła w grę w takich aspektach. I tu mieliśmy taką zagwozdkę, jak to połączyć z tymi szybkimi rękoma inaczej. Jak nie zburzyć tych szybkich rąk, bo przy takich defensywnych zapasach często te ręce potem są słabsze. Chodzi mi o to, że są wolniejsze. Więc z tym się zżyliśmy. I wniosek taki pod kątem, że może inni trenerzy nad czymś innym pracują, na pewno tak jest, bo ja z szacunkiem się opowiadam o trenerach w ATT i innych osobach, bo każdy ma swoją wiedzę i to trzeba uszanować, ale to, nad czym ja pracowałem, uważam, że w tych walkach innych już trenerzy widać, nad czym innym pracują. Już od tej szybkości tak trochę tego nie widać, bynajmniej walka z Rosji też to pokazała, na pewno fizyka się zwiększyła, bo wydaje mi się, że Asia jest większą zawodniczką, może bardziej zostały postawione priorytety pod kątem zwiększenia tej siły fizycznej lub takiego, w cudzysłowie mówię, no po prostu przygotowania fizycznego, a tej szybkości nie było widać, a może ta Rosji jest tak szybka, bo bardzo na tych nogach szybko doszła i uderzyła lewym sierpowym, dwie akcje, także tak to też wygląda. No, także taki mój wniosek jakby od siebie to mówię. Nie? Zniknął ten słynny Russian Hook, o którym rozmawialiśmy dzisiaj, między innymi w jej arsenale, bo ja uważam, że ona tym ciosem zatrzymywała rywalki, tak? Ona straszyła i rywalki uciekały, bo to bolało, tak? I w jej warsztacie nie widziałem w ATT, żeby ona to robiła kompletnie i to też jest coś, co odróżnia waszą pracę na przykład, bo ten, ja uważam, że akurat to uderzenie dużo robiło, tak? Dużą robotę i to każdy zauważył, kto się troszeczkę zna na tym. Więc to ja nigdy nie podchodzę w ten sposób, to o czym ty mówisz, o tym zamachowym ciosie, to tak, ale jakby nie podchodzę w ten sposób, że czyjaś praca była lepsza lub gorsza, że akurat on zniknął z arsenału tych technik Aśki w pracy z nami, a teraz się być może coś pojawiło nowego w pracy w ATT. Bardziej wolę się skoncentrować na tym, że nie ma złych, dobrych rzeczy. Jeżeli coś jest skuteczne, to trzeba to robić. Jeżeli oni uważają, że to jest nieskuteczne, Asia przestała to robić, to mają inną koncepcję, a może nie przerabiali tego, bo pod taktykę z Rosji ten zamachowy nie aż do końca pasował, bo Rosji jest niższa, więc tam by trzeba było może innego ciosu szukać, a to jest takie moje odczucie. Więc bardziej mówię w tych tematach, że nie dobre, a złe, tylko skuteczne. Jeżeli coś jest skuteczne, to trzeba to robić, bo to daje możliwość wygrania walki, a nie bardziej czy dobre i złe. Więc nie chcę powiedzieć ten sposób, że robiła overhanda ze mną, a tam nie robi. Nie. Może ten cios nie pasował, a może pasował, a może to była specjalna taktyka po drodze, także bardziej w tych kwestiach, nie? A może nie zdążyła go zadać. No nie, chyba Nie było go widać, tak, ja się zgodzę. Ja obserwowałem te walki, też bardzo byłem zaciekawiony, bo to jest to też technika, którą gdzieś tam obserwuję z różnych względów, ale faktycznie jej nie było, tak. Paweł, chyba wyczerpująco żeśmy to jakby omówili. Twój typ jeszcze na tą walkę? No właśnie, naprawdę tak, wiesz, Rosji, to co wcześniej powiedziałem w którymś z wywiadów, sytuacja jakby na początku tej dywizji była taka, że Asia weszła z bardzo dobrym Muay Thai, z bardzo dobrą stójką, ale ta dywizja się rodziła. Taka jest prawda. Teraz jest to dywizja ukształtowana nie na
jeszcze poziomie bardzo wysokim. Znaczy jest poziom, ale to jeszcze w porównaniu z innymi dywizjami, nawet innymi męskimi, to jeszcze rośnie bardzo, ale na tym etapie są to już zawodniczki bardzo groźne. I uważam, że w ten sposób trzeba powiedzieć, że Aśka ma swój poziom, bardzo dobry, bardzo wysoki, mistrzowski, ale Rosji też się przygotowała. I to trzeba jej przyznać, że odrobiła lekcję bardzo dobrze. Raz, że presja z walki z czempionem, ale dwa, praca na nogach. To trzeba też jej przyznać po prostu sportowo, że odrobiła. Timing. Tak, czuła to bardzo dobrze, wyprzedzała. Chodziła na nogach, była wręcz nie do trafienia, więc to trzeba jej przyznać. I w ten sposób patrzę, że jeżeli Aśka musi wrócić do swoich mocnych stron, do swoich asów, to trzeba wykorzystać. Jeżeli te asy mają działać, to musi być praca na nogach. Troszkę w tej walce zabrakło tej pracy na nogach. Stała dużo w miejscu i po prostu to na pewno się na tym trzeba skoncentrować. Jeżeli Rosji odrobi lekcję, to może być trudna walka. Jest teraz z innej, jak zawsze mówię, każda walka jest inna. To jest nowa osoba, to nie jest to, co wiem o Tomku Narkunie, to samo powiem o przeciwnice Aśki Rosji. To tak samo będzie inna Rosji, to już jest czempion. Mimo że z jedną walką stoczoną dopiero, no bo walka o pas mistrzowski jest czempionem i od razu jest rewanż, ale jest to czempion, także to jest też inna dziewczyna. Także ciężko mi tutaj wytypować. No przede wszystkim Aśka musi zrobić analizę ze swoim teamem i po prostu muszą się zastanowić, jak teraz do tego podejść, nie? Mentalnie to może nie, ale jak to rozgryźć, bo dziewczyna bardzo dobrze pracuje na nogach. Ja też spotkałem się ze stwierdzeniem, że ona w walce z Karoliną Kowalkiewicz, to jeszcze jak ja zapytałem mnie o typ pierwszej walki, jak Aśka miała pas, to ja powiedziałem, że w sumie Rosji nie będzie miała argumentów, bo nie są na tyle silne zapasy, to nie jest taki bardzo dobry cios. Z kolei Karolina powiedziała, że ona bardzo mocno bije. Że bardzo mocno biła, ale właśnie w walce z Karoliną pokazała, jak ten clinch był i tak dalej, mówię, no to na tak do Aśki nie ma czym podejść. I ona wtedy w ciągu 3-4 miesięcy zrobiła bardzo duży progres. To jest młoda zawodniczka i tutaj jakby to trzeba jej przyznać, że się bardzo dobrze rozwija, więc teraz po upływie tych kilku miesięcy tak samo może być inna zawodniczka, ale też wierzę, że Aśka będzie inną zawodniczką i po prostu i weźmie się do roboty i ten pas odzyska. No ale jakby ciężko mi tu mówić, tak typować, bo aż tak bardzo mocno teraz tego nie śledzę, nie? No jestem tu pesymistą akurat i uważam, że za dużo jest rozmów o tych pasach, czyj jest pas, do kogo należy, a mniej jest właśnie tych rzeczy, które zniknęły z warsztatu. Myślę, że to jest ten wyznacznik, który powinien w tej chwili przyświecać, żeby odzyskać ten pas.